Dobry wieczór. Witam na drugiej konferencji prasowej przed meczem Śląska-Wrocław z Włodzimierzem Podgoricą w ramach drugiej rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów. Tym razem naszym gościem jest pierwszy trener drużyny Włodzimierz, pan Rajo Dragowicz. Dobry wieczór. Jako serdeczny imię przyjemność zapozdrawiam drogich gości na preskonferencji, która się odwija i spred rewanżne utakmice drugiego kola eliminacji Ligi Szampiona. Danas nasz gost jest trener Budućnosti Podgorica, gospodin Dragićević. Ime? Rajo. I gospodin Rajo Dragićević. Może zaczniemy, jeśli trener się ze mną zgodzi, od krótkiego oświadczenia, wypowiedzi na temat jutrzejszego meczu. Ukoliko se coach hoće saglasiti, možemo započeti od kratke izjave ispred meča. Pa ništa, ja bih samo htio da pozdravim sve novinare i da se zahvalim što su došli na konferenciju za štampu i mislim da bi smo mogli odmah da počnemo sa pitanjima. Pan by tylko chciał pozdrowić, podziękować Państwu, którzy przyszli się na tą konferencję i będzie czekał na pytania ewentualne. Okej, proszę bardzo. Ja mam pytanie ugaszczone, Telewizja Polska. Telewizja Polska. Czy trener cały czas wierzy w awans i czy mają plan, jak to ten Śląsk ugryźć? Dali wi uwiek wyrujete u awansu? U pobiedu i dali ma ten jaki plan, taktyczny plan, na koi način każemo pokuszać i da se pobiedi Śląsk. Pa mi smo u prvoj utakmici imali jedan dobar plan i napravili plan. My w pierwszym meczu mieliśmy na według niedobry plan i taki plan przygotowaliśmy. Mislim da su naši mladi igrači odlično to spravili u djelo. Według mojego zdania nasi młodzi zawodnicy bardzo, bardzo dobrze wykonywali to zadanie. Na żalost presudilo je iskustvo ekipe Śląska. Niestety dla nas przesądziło doświadczenie ekipy Śląska. I mislim da ukoliko ponovimo igru iz prvog poluvremena. Mam nadzieję, że jeżeli rozpoczniemy grę w pierwszej połowie w takim stylu jak poprzednio. I nie bude detalja kao što je bio penal na samom početku drugog. I nie będzie takich, nazwijmy to szczegółów, jakim był rzut karny prawie na samym początku drugiej połowy. I mamo prawo da se nadamo u dobar rezultat. Mamy prawo liczyć na dobry wynik. Proszę bardzo, kolejne pytanie. Przemek Kozowski, Wrocław 2012. Może trochę nie o meczu, ale o tym też, co dziś do nas doszło, czyli o karach, które UEFA nałożyła zarówno na Śląsk, jak i na Budućnost. Przepraszam, ja pójdę. UEFA nałożyła kary za wydarzenie. To ja rozumiem, tylko przetłumaczę, dobra? To możemy całe zdanie tłumaczyć, znacznie łatwiej by to nam ułatwiło. Okej, dobra, okej, proszę bardzo. Proszę, znaczy ja, pan reprezentuje Wrocław 2012, portal 2000. Pytanie jest to komentarz do kar, które dziś Europejska Federacja UEFA nałożyła na Budućnost. Nasze niegłe pytanie jest takie, o wasz komentar, odnosu na kaznie, koje UEFA nałożyła na Śląski Budućnost. Pa komentar, prvo jako nam je žao što je došlo, to je neko opšte mišljenje u Podgorici, u našem gradu, što je došlo do problema sa navijačima. Jako nam je przykro, že došlo do tih problemov s kibicami v Podgorici, o kterih vijeme? Na našem stadionu jako rijetko dolazi protivnički navijači. Na nasz stadion bardzo rzadko przyjeżdżają kibice rywali. I było prawo zadowolstwo, że myśmy oczekiwali, że Śląsk dojdzie i być podrażony wielkiego broja gadalaca. No byliśmy bardzo zadowoleni, że przyjedzie Śląsk i że przyjedzie duża grupa kibiców ze Śląska.
Naravno, negodi što su ti nemiri se desili i kazne što je izreklo UEFA možemo da komentarišemo ili ne možemo, sve nam je isto. Jednakże, no, jeśli chodzi o te kary, które nałożyła UEFA, no, możemy komentować, a właściwie nie bardzo możemy ich komentować. Ale sigurno żał nam jest, że je przede wszystkim, że są polscy nawijacze Slaska, znaczy, imali problema u samom dolasku u Podgorici i posjeti stadionu. Bardzo nam jest przykro, że kibice Śląska mieli problemy przy dojeździe, przy samym dojeździe do Podgorice, jak również przy podjeździe pod stadion. I nadamy się, że w buduće i na ovoj utakmici sutrašnjoj to izgledati potpuno mirno i da neće biti nikakvih problema. I mam nadzieję, że na jutrzejszym meczu będzie to wyglądało zupełnie, znaczy radykalnie spokojnie i nie będzie żadnych poważnych problemów. Kazne su donijele UEFA takve kakve su i vjerovatno mi nećemo za njih, u stvari ne morate to ništa da kažete, ništa. Pan nie komentuje po prostu, pan uważa, że takie są, jakie są. Sad je prevashodno ovaj meč je vrlo bitan sutra, onda ćemo da komentarišemo i kazne. Pan uważa, że w tej chwili się chciałby skoncentrować głównie na jutrzejszym meczu i to jest dla niego w tej chwili najważniejsze. Gospodin, pan z radia, tak, przepraszam. Z gazety wrocławskiej. Gospodin se pita, daliste imili priliku da gledate utakmice Śląska, koje su bili odegrane u subotu i nedelu, i daliste, a ukoliko ste imili taku priliku, dali, dobiliste neke zaključke iz ovih gledanja, i ovih utakmica. Pa, gledao sam utakmicu protiv Benfike, a nisam čitao, ali sam u nekom skraćenom obliku. Pan oglądał mecz z Benfiką, no nie w całości, ale w pewnym kształcie skróconym, to znaczy jakiś był skrót widocznie. Widział sam istu ekipu, która grała protiv nas i grała isto. Ja myślę, że myśmy grali z podobną drużyną, która grała podobnie. I tu nie ma nic nowego. No i pan uważa, że nic nowego tam jakby nie zauważył w tej grze. Ale sam jeszcze tak sutradan widział, da koliko ekipa Slaska jaka i ozbiljna. Ale ponieważ no, uważam, że ekipa Śląska jest mocna i poważna. Kiedy protiv Atletike z Bilbao izvela potpuno nowych 14 gracza. No, ten wniosek wyciąga z faktu, że w meczu z Atletico Madrid, kiedy praktycznie całą nową czternastkę wystawiła. Którzy nie byli absolutnie słabsi od tego pierwszego składu. Telewizja Orange Sport, tak? Czy trener się zgodzi z tym, że najważniejsze będzie pierwsze 15 minut i ewentualnie szybko strzelona bramka, która mogłaby wprowadzić pewną nerwowość w ekipie Śląska? No i czy z każdą minutą będzie po prostu coraz trudniej? Dali se slażyte sa takim stawom da najważniej bycie period pierwszych 15 minut i brzo dobijanie gola. Brzy pogoda gola, što će uvesti u ekipu, u tim Šlonska neku nervozu, a sve dalje, a koliko neće biti tako, sve dalje biće sve teže. Složio bih se prvim dijom konstatacije da su najvažnije će biti prvih 15 minuta. Ono se s tem zgadza generalnije, že tam su najvažnije te 15 minut. Gdje ćemo mi pokušati da uspostavimo kontrolu igre. Będziemy się starać kontrolować grę. I da pokušamo da postignemo prvi pogodak. No i będziemy się starać, żeby jak najszybciej zdobić pierwszego gola. Što će nam u nekom daljem toku meča donijeti neku psihološku prednost, gdje ćemo moći lakše da rizikujemo u fazi napada.
co może nam przynieść w dalszej fazie meczu pewną przewagę psychiczną i pomoże nam, powiedzmy, w łatwiejszej grze, w łatwiejszej, płynniejszej grze. Taj gol nie kasno da dojdzie i u drugą polowremen. Ten gol nie będzie zbyt późno nawet, jeśli on będzie miał miejsce na przykład w drugiej połowie. Ale jako ważne, da nie dozwolimy protivniku da savada nasze gole. Ale najważniejszą sprawą będzie nie umożliwienie przeciwnikowi zdobycie bramki. Czy jakieś jeszcze pytanie? Okej, to dziękuję bardzo w takim razie.